zalecenia dla cenzorów wymyślane były w Komitecie Centralnym PZPR, wcześniej PPR, bo cenzura to jest rzecz od początku Polski Ludowej. Już w styczniu 1945 roku pojawiła się cenzura, typu sowieckiego oczywiście, i trwała ona aż do 89 roku, właściwie do 90, 11 kwietnia, to jest koniec cenzury. Mówiliśmy o tym dzisiaj, że jutro jest ta 25. rocznica. Zalecenia wymyślały różne oddziały w Komitecie Centralnym. Na różnych szczeblach to mogły powstać. Na wydziale gospodarczym, oczywiście propagandy, ekonomicznym, kulturalnym, a także mogli to zrobić wojskowi. Jest jedyna rzecz, którą możemy czytać, a nawet kupić sobie książkę. To jest Wielka Księga cenzury PRL-u. Jeden facet, cenzor krakowski, w 76 roku przepisał to, co miał codziennie na stole, czyli tę księgę zaleceń, co wolno, a czego nie wolno. Przepisał to, te notatkami, obwiązał się w pasie i uciekł do Szwecji. Tam ta księga cenzury została wydana najpierw w aneksie, to wydawnictwo w Londynie. Niedawno ta księga została znów wydana w Polsce, po raz pierwszy w takim wydaniu. Tam to jest lektura właściwie obowiązkowa. Tam nie dość, że są zapisy, co wolno, a czego nie wolno, a cenzura działała totalnie. To była totalna działalność cenzury. Dotyczyła każdego przejawu życia w Polsce. Przeczytam tylko parę, na pierwszej lepszej stronie z księgi, którą dzisiaj przyniosłem do studia. Nie należy dopuszczać do publikacji żadnych informacji o pobycie na urlopie wypoczynkowym w Polsce przewodniczącego Rady Państwa NRD. Z wyjątkiem lokalnej prasy lubelskiej należy eliminować wszystkie wiadomości o wypadku, gwałcie i morderstwach dokonanych tu a tu w powiecie Lubartów. Nie należy, uwaga, dopuszczać do publikacji żadnych materiałów, recenzji, omówień i artykułów na temat filmu Piłat i inni. Piłat i inni to tytuł filmu Andrzeja Wajdy. Już te kilka przeczytanych, zacytowanych fragmentów dowodzi, że cenzura działa na wszystkich terenach, no tak, oddziałach. Kompletnie z innej parafii. Dziś nam tak się powiem. Wydaje, może ktoś to... O cenzurze nikt nie wiedział tak naprawdę, poza tymi, którzy byli cenzurowani. Główny Urząd Kontroli Publikacji Prasy i Widowisk, który siedział sobie na Mysiej, był tak naprawdę instytucją nielegalną. O nim przeciętny zjadacz chleba nie mógł wiedzieć. Stąd też dzisiaj w Polsce pojawia się błędne mniemanie o Polsce Ludowej. To kto tam siedział? Na Mysiej? Siedzieli cenzorzy. Kim byli? Ludzie, którzy pracowali w cenzurze, to najczęściej byli poloniści, którym nie powiodło się na uniwersytetach. I na 10. rocznicę rozwiązania cenzury, czyli to było już 15 lat temu, zrobiłem audycję radiową o byłych cenzorach, gdzie oni są teraz. Wtedy jeszcze 15 lat temu, no, ulokowali się w bankach, w redakcjach i gdzie indziej, bo jeszcze byli młodzi, dzisiaj są przeważnie już pewnie na dobrych emeryturach, bo w cenzurze lepiej się zarabiało i w cenzurze można było otrzymać mieszkanie. To znowu trzeba powiedzieć, w Polsce Ludowej trudno było mieszkanie, jako cokolwiek było trudno. Stąd ludzie szli do cenzury.